Dzień dobry, witam serdecznie. Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest sędzia Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Witam serdecznie, panie prezesie. Dobry pani redaktor, dzień dobry tym, którzy słuchają nas i ewentualnie oglądają. Panie prezesie, 30 dzień kwietnia 2020 roku to historyczna data dla Sądu Najwyższego. No na pewno, bo kończy się kadencja sześcioletnia dzisiaj pani profesor Gersdorf i to była kadencja na pewno wyjątkowa w historii Sądu Najwyższego. Kończy się na pewno pewien etap w historii Sądu Najwyższego, bardzo ważny. Ja bardzo doceniam działania pani prezes Gersdorf, jeżeli chodzi o dbałość wartości konstytucyjne, takie jak trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów. I myślę, że historia, właściwie jestem pewien, że historia to doceni, natomiast no z pewnym smutkiem odbieram to, że w tej chwili no jest wiele takich przykładów niedoceniania roli pani prezes. No i w takim dniu, na przykład jak dzisiaj, to można by oczekiwać, że przedstawiciele władz chociaż się zdobędą na jakąś formę podziękowań za wypełnianie tych obowiązków przez 6 lat. Pani prezes dostała takie podziękowania od sędziów, od prezesów sądów najwyższych z całej Europy. Natomiast no, nic mi nie wiadomo o tym, żeby przedstawiciele naszych władz taki jakiś drobny gest chociaż wykonali wobec pani prezes. Panie prezesie, panie sędzio, a pożegnanie było? No pożegnanie było oczywiście bardzo skromne, no z uwagi przede wszystkim na te warunki, w których się teraz znajdujemy, no bo epidemia to nie jest taki moment, kiedy można by było przygotować jakieś uroczyste pożegnanie, no w takiej formie, w której pewnie wielu sędziów chciałoby uczestniczyć, bo no, chciałoby pani prezes podziękować. No, spotkała się pani prezes tylko z przedstawicielami bardzo nielicznymi pracowników, którzy podziękowali pani prezes. My jako sędziowie przekazaliśmy takie podziękowania pani prezes w formie listu, który no podpisali no wszyscy sędziowie, którzy byli w sądzie, a tam parę osób, które no nie zdążyło tego zrobić, to pewnie zrobią to w terminie późniejszym. No tutaj te okoliczności związane z epidemią, warunki bezpieczeństwa, no absolutnie uniemożliwiały jakieś uroczystości takie z udziałem większej liczby osób, więc odbyło się to wszystko bardzo skromnie, można powiedzieć, ale to nie oznacza, że nie wynikało z tego, że pracownicy sądu i sędziowie no, wyrazili w sposób bardzo szczery podziękowania pani prezes. Panie sędzio, a gdybyśmy nie mieli pandemii, gdyby nie było koronawirusa, wszelkich zagrożeń i ograniczeń, czego by pan życzył na takim pożegnaniu, pani prezes? No, życzyłbym prawdopodobnie przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju, bo to był okres bardzo trudny dla pani prezes i życzyłbym również pani prezes tego, żeby no nie zerwała kontaktu z sądem, bo bardzo by nam na tym zależało, żeby ten kontakt został utrzymany. Pani prezes odchodzi z sądu, ale jest profesorem, więc będzie dalej czynna zawodowo. No i mam nadzieję, że będzie też pewną pomocą dla nas, bo zakładam, że wyzwania dla Sądu Najwyższego się wcale nie skończyły. Za chwilę się zacznie kolejny etap funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. On na pewno będzie bardzo trudny, a już takim wyzwaniem na sam początek będzie właśnie wybór następcy pani prezes. Tu już będzie ta sytuacja również dla sędziów Sądu Najwyższego bardzo trudna, uwzględniając no i tą sytuację związaną z epidemią, no i warunki, w których ten wybór miałby się dokonać. No właśnie, panie sędzio, skoro już wywołał pan temat wyboru następcy pani prezes, to zapytam, czy zgromadzenie ogólne, pana zdaniem, dałoby się zwołać w tym czasie, w którym zaplanowała pani prezes? Czy, bo wielu sędziów mówiło, że Sąd Najwyższy, a w zasadzie jego pierwsza białą flagę. I
że jakby godzą się na przyjęcie Sądu Najwyższego, myśląc o konsekwencjach o komisarzu wyłanianym przez prezydenta. Czy pana zdaniem to zgromadzenie było możliwe do zwołania? Znaczy, no z formalnego punktu widzenia było możliwe, i przecież zresztą było zwołane i było kilkakrotnie przekładane. Znaczy, ja tutaj chciałbym tak powiedzieć może symbolicznie, że nad Sądem Najwyższym powiewa biało-czerwona flaga, a nie biała flaga, i tutaj nic się nie zmienia. Natomiast ta ocena tej sytuacji, ona jest o wiele bardziej złożona, i wydaje mi się, że taka obiektywna i rzeczowa ocena tego, jeżeli chodzi o niewskazanie do tej pory kandydatów na prezesów Sądu Najwyższego, to wydaje mi się, że będzie możliwa dopiero po tym, jak odbędzie się to zgromadzenie. Więc ja tutaj nie chciałbym w tej chwili ferować jakiejś takiej oceny, jak to wszystko powinno przebiegać i czym się może ta cała procedura skończyć, ale absolutnie no, nie zgadzam się z tą oceną, że to, że no, w jakiś sposób no, taki bardzo zdeterminowany to zwołanie nie nastąpiło, nie jest przejawem tego, że tutaj biała flaga została wywieszona. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że wielu sędziów ma no blisko 70 lat, że zdecydowana większość sędziów mieszka no w różnych miejscach w Polsce, daleko od Warszawy, i nawet przemieszczanie się do Warszawy stwarza pewne zagrożenie. No i tutaj odbycie zgromadzenia sędziów w takich warunkach, my nie mamy przecież olbrzymiej sali, gdzie można porozsadzać tych sędziów, żeby były zachowane jakieś odległości, na zgromadzeniu sędziowie siedzą obok siebie, no w odległości 20-30 centymetrów, więc teoretycznie no, można by było próbować jakieś przedsięwzięcia organizacyjne tego rodzaju przygotować, ale to by wymagało czasu, no i być może warto by na przykład było zmienić regulamin dotyczący wyboru sędziów, ale na to no, nie było czasu. A ja chciałbym podkreślić, że to, że się kończy kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to nie jest jakieś zdarzenie nadzwyczajne, bo z taką sytuacją mieliśmy już wielokrotnie do czynienia. Ja uważam, że obecnie obowiązki powinien przejąć pan prezes Iwulski jako najstarszy służbą prezes Sądu Najwyższego. Jeżeli tak się stanie, to pan prezes zwoła zgromadzenie w celu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, i są zresztą bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy istnieje podstawa do powołania tak zwanego sędziego komisarza, dlatego że te przepisy, one były pomyślane jakby na zupełnie inne okoliczności, były pomyślane w ten sposób, że jeżeli no nie dojdzie do wyboru pierwszego prezesa, no styczeń jakichś, no, które stanowiły podstawę do uchwalenia tych przepisów, to wtedy taki sędzia komisarz powołać, ale chciałbym zwrócić uwagę, że te okoliczności, o których myślał ustawodawca, wprowadzając ten przepis, one się nie zrealizowały, bo przeszkodą no, były zupełnie inne okoliczności, więc uważam, że ten wybór powinien się dokonać na dotychczasowych zasadach. Panie sędzio, zanim zapytam pana o wizytę komisarza, czy przyjście komisarza do Sądu Najwyższego namaszczonego przez prezydenta, to chciałabym wrócić na moment do tego zgromadzenia ogólnego. Czy nie dało się go zwołać online, skoro nawet parlament może pracować zdalnie? No, znaczy technicznie to by pewnie było możliwe, tylko no, chciałbym tutaj podkreślić, że no nie wszyscy sędziowie no są wyposażeni w takie instrumenty elektroniczne do jakiegoś porozumiewania się na odległość, więc to też by wymagało zakupu być może sprzętu, przystosowania programu tego informatycznego, który funkcjonuje w sądzie, ale przeszkodą no przede wszystkim są przepisy, no bo obowiązujące przepisy nie przewidują takiej formy przeprowadzenia zgromadzenia. Chciałbym przypomnieć, że
parlament no też nie obradował zdalnie, dopóki nie zostały uchwalone odpowiednie przepisy. I Zmienione tutaj przepisy, tak, to prawda. ewentualnie osobą, która mogła dokonać na przykład zmiany regulaminu, zresztą pytanie, czy tutaj regulamin Sądu Najwyższego, zmiana by była wystarczająca, czy nie trzeba by zmienić ustawy w ogóle o Sądzie Najwyższym, ale no, trzeba by było się zastanawiać przynajmniej nad zmianą regulaminu. To było w rękach pana prezydenta i pan prezydent takiej zmiany nie dokonał. A bez zmiany regulaminu wydaje mi się, że przeprowadzenie tego głosowania zdalnie no, nie byłoby możliwe. No, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że wystarczy przecież wniosek jednego sędziego, żeby to głosowanie miało charakter tajny i powstanie już od razu zasadniczy problem. No można by zdalnie zapewnić tajność głosowania? No to by wymagało jakichś narzędzi również elektronicznych. Na pewno z technicznego punktu widzenia to jest możliwe, no ale nie jest możliwe do przeprowadzenia w ciągu, no nie wiem, kilku godzin czy kilku dni. Panie sędzio, no to już wróćmy do tego komisarza. Obawia się pan wyłonienia komisarza i wprowadzenia komisarza do Sądu Najwyższego? No, o tyle się obawiam, że były takie pewne wypowiedzi ze strony przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy stwierdzili, no, że istnieje do tego podstawa. No, zostało stworzone takie instrumentarium, które no, to formalnie umożliwia. No, oczywiście inną jest kwestią, czy wykładnia przepisów prawa na to pozwala, a inną, czy takie zdarzenie by miało miejsce, no, ponieważ no, były zapowiedzi takie, że prezydent, jak rozumiem, te wypowiedzi skorzysta z tego uprawnienia, więc na dzień dzisiejszy no, bardziej prawdopodobna jest wersja, że taka osoba z upoważnienia prezydenta się pojawi, ale czy tak się stanie, no, to jest kwestia no, otwarta. No, ja mam nadzieję, że nie, bo nie ma absolutnie takiej potrzeby. Nawet przy Panie założeniu, że to jest możliwe, choć no, wydaje mi się, że są bardzo poważne argumenty podnoszone w tym kierunku, że nie ma do tego podstaw. sędzio, a zapytam pana, czy dalej, jeśli chodzi o osobę komisarza, to padają trzy nazwiska na tak zwanej giełdzie na sądowym korytarzu? To znaczy, ja tutaj oczywiście no wiem o jakichś takich rozważaniach na ten temat, no ale one w żaden sposób nie zostały dotychczas potwierdzone, więc to by była no, pewna spekulacja też z mojej strony, a ja nie chciałbym Dlatego ich nie absolutnie wymieniamy. tutaj nikogo wymieniać, bo to mogłoby tę osobę postawić no, w niezręcznej sytuacji. No, wydaje mi się, że na ten moment my musimy zachować cierpliwość, niewykluczone, bo była taka spekulacja, że ten następca może już się pojawi nawet dzisiaj, a pewnie jeżeli ma się pojawić, to najpóźniej w poniedziałek. No i jeżeli ta osoba zostanie przez pana prezydenta wskazana, no to wtedy no, będzie się można jakoś do tego faktu odnieść, na odnoszenie się do tego, co w przyszłości nas czeka, wydaje mi się, że no nie ma specjalnie sensu, choć zakładam, że no jest to wersja najbardziej prawdopodobna, że taka osoba zostanie przez prezydenta wskazana. Panie sędzio, to zostawmy nazwiska. Ja również nie miałam zamiaru ich wymieniać, bo przecież to tylko plotki, ale chciałabym pana zapytać i poprosić w zasadzie o odpowiedź na pytanie, jakie czasy czekają teraz Sąd Najwyższy? No, czasy będą na pewno trudne, dlatego że z punktu widzenia takiego funkcjonowania sądu jako organu orzeczniczego, no, znajdujemy się od dłuższego czasu już w bardzo trudnej sytuacji kadrowej, dlatego że brakuje nam wielu sędziów. To utrudnia oczywiście bardzo pracę. No, a ten koronawirus spowodował, no, że w ogóle odbywanie na przykład posiedzeń jawnych jest niemożliwe nawet w świetle obowiązujących przepisów, więc pozostają nam naprawdę tak na ten moment do wykonania takie czynności niecierpiące zwłoki. My takie sprawy no, próbujemy wytypować.
No ale akurat w przypadku Izby Cywilnej takich spraw nie ma zbyt wiele. To jest dużo poważniejszy problem w sprawach karnych na pewno. No i czekamy na rozwój wypadków. Jeżeli no, sytuacja związana z epidemią zostanie przy jakimś minimalnym stopniu opanowana, no to spróbujemy zacząć od posiedzeń niejawnych. Moja sugestia jest taka, żebyśmy zaczęli w ogóle od posiedzeń niejawnych jednoosobowych, bo tutaj, czyli na przykład od przedsądów, no bo tutaj to niebezpieczeństwo jest w tym przypadku najmniejsze. No, dzieje się to bez udziału stron, więc to jest też pewna gwarancja bezpieczeństwa dla adwokatów, dla stron. No i będziemy obserwować na bieżąco tą sytuację, jak tylko pozwoli, no to będziemy wyznaczać większą liczbę posiedzeń. To jest bardzo potrzebne, dlatego że dramatycznie nam rosną zaległości, no bo przez parę miesięcy już właściwie nie orzekamy, bo część posiedzeń była odwołana, a samo wyznaczenie posiedzeń no też wymaga pewnego wyprzedzenia. One nie mogą być wyznaczone z dnia na dzień, więc wszystko tutaj nam się to bardzo opóźni. To jest oczywiście ze szkodą dla obywateli, bo czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w Sądzie Najwyższym niestety bardzo już się w tej chwili wydłużył, a sytuacja spowodowana epidemią powoduje, że ta sytuacja będzie jeszcze gorsza. Panie sędzio, no, no, na pewno ucierpi obywatel, tylko że mamy tutaj działanie siły wyższej, jakby nikt nie był w stanie tego przewidzieć, ani też nikt nie jest w stanie temu zapobiec i zdecydować o tym, że ta sytuacja zła się skończy. Ja mam nadzieję, że w Sądzie Najwyższym nie będzie tak trudno, jak się panu wydaje. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem był sędzia Dariusz Zawistocki, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo.